ćwiczenia korekcyjne na odstające łopatki. Do wykonania ćwiczeń potrzebujesz matę, dwa woreczki, zrolowany kocyk, małą butelkę wody, krzesło. Ćwiczenie pierwsze. Połóż się przodem. Przed głową, w odległości wyciągniętych rąk, ustaw butelkę z wodą. W okolicach pępka, pod brzuchem, ułóż zrolowany kocyk. Wyprostuj ręce i wyciągnij je w bok. W dłonie chwyć woreczki. Wykonaj ćwiczenie przenosząc ręce nad podłogą w przód z uderzeniem woreczkiem w woreczek za butelką. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie drugie. Połóż się przodem. Nogi wyprostuj i złącz. W okolicach pępka, pod brzuchem, ułóż zrolowany kocyk. Klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi. Ręce ułóż w pozycji skrzydełek i unieś nad podłogą. Głowę unieś, wyciągnij w przód, patrz w podłogę. Odrzucaj równocześnie ręce w górę. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie trzecie. Połóż się przodem, nogi wyprostuj i złącz. W okolicach pępka, pod brzuchem, ułóż zrolowany kocyk. Klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi. Ręce ułóż w pozycji skrzydełek i unieś nad podłogą, jak najwyżej. Głowę unieś, wyciągnij w przód, patrz w podłogę. Przenieś ręce pod podłogą w bok i wyprostuj, a następnie ściągnij do pozycji skrzydełek. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie czwarte. Przejdź do klęku podpartego. Wysuń ręce maksymalnie do przodu, nie odrywając rąk od podłogi. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie piąte. Przejdź do siadu prostego. Dłonie oprzyj na podłodze przy biodrach. Plecy utrzymuj wyprostowane, a łopatki ściągnięte. Wypchnij barki i głowę w górę, naciskając rękoma na podłogę. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie szóste. Przejdź do siadu ugiętego, wyprostuj plecy, głowę wyciągnij w górę i patrz przed siebie. W dłonie weź woreczki, ręce wyprostuj i wyciągnij w bok. Unieś ręce bokiem w górę, uderzając woreczkiem o woreczek. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie siódme. Połóż się przodem, nogi wyprostuj i złącz. W okolicach pępka, pod brzuchem, ułóż zrolowany kocyk. Klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi. Ręce wyprostuj i wyciągnij jak najdalej w przód. Głowę unieś i patrz w podłogę. Unieś nad podłogą równocześnie wyprostowane i złączone ręce i nogi. Wytrzymaj w tej pozycji kilka sekund. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy. Ćwiczenie ósme. Połóż się tyłem. Nogi ugnij. W okolicach pępka, pod brzuchem, ułóż zrolowany kocyk. Klatka piersiowa powinna przylegać do podłogi. Ręce ułóż w pozycji skrzydełek na podłodze. Uwypuklij klatkę piersiową przez oparcie się na głowie, łokciach i biodrach. Następnie unieś biodra, utrzymując ciężar ciała na głowie, łokciach i stopach. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy.
Ćwiczenie dziewiąte. Usiądź na krześle przed lustrem. Dłonie połóż na głowie, łokcie rozstaw szeroko. Maksymalnie rozciągnij kręgosłup z jednoczesnym wyciągnięciem głowy w górę. Rękoma naciskaj na głowę. W lustrze kontroluj poprawne ułożenie postawy ciała. Ćwiczenie powtórz co najmniej 10 razy.